Badania identyfikacyjne osób na podstawie analizy mowy ciągłej składają się z wielu etapów, do których należy w pierwszym rzędzie ocena audytywna materiału dowodowego i materiału porównawczego, a następnie część instrumentalna, czyli pomiarowa. Metodyka, którą stosujemy w indywidualnych badaniach identyfikacyjnych osób, jest metodą językowo-pomiarową, więc należy uwzględniać cechy językowe, czyli lingwistyczne i fonetyczne, oraz fizyczne cechy, parametry fizyczne głosu. W odróżnieniu od powszechnego przekonania nie analizujemy, nie koncentrują się raczej nasze badania na analizie głosu jako takiego. Bardziej koncentrujemy się na zjawiskach właśnie związanych z mową i to mową ciągłą, czyli nie wyizolowanymi głoskami, słowami, zdaniami, tylko właśnie dla nas istotne znaczenie ma kontekst, zarówno fonetyczny, jeżeli analizujemy cechy fonetyczne, jak i kontekst w ogóle powstawania danej wypowiedzi. Dlatego, że sposób formułowania myśli, budowania zdań, prowadzenia linii melodycznej, stosowania pauz, akcentowania, czy wyrazowego, czy frazowego, czy zdaniowego, to są cechy ściśle indywidualne i tego mówca, na to mówca ma oczywiście wpływ, może to zmieniać i modyfikować, ale w bardzo ograniczonym zakresie, najmniej może wpływać na cechy fonetyczne. Wydawałoby się to stosunkowo najprostsze, ale w sytuacji, gdybyśmy koncentrowali się wyłącznie na jakichś pojedynczych zjawiskach. Natomiast mając na uwadze fakt, że analizujemy w zasadzie cechy grupowe, ponieważ czy naleciałości gwarowe, czy nawet sposób artykulacji, czy w końcu język, którym się posługujemy, gramatyka, jest powszechnie znana i powinniśmy, raczej jesteśmy zobligowani do prawidłowego stosowania tego języka. Niemniej jednak, normy są określone, niemniej jednak, sposób realizacji tych norm jest ściśle indywidualny. Czyli to, co my wyodrębniamy, są to na ogół cechy grupowe, natomiast indywidualny jest zespół tych cech. I im bardziej będziemy w stanie wyekstrahować, im szerszy ten zespół cech, to przez analogię do, powiedzmy, właśnie przetwarzania sygnałów ciągłych na cyfrowe. Im ta częstotliwość próbkowania jest większa, tym siłą rzeczy wierność odtwarzania tej rzeczywistości, czyli tego sygnału ciągłego, jest lepsza. To samo można przełożyć w naszych badaniach identyfikacyjnych. Im więcej cech wyodrębnimy, tym bardziej precyzyjnie wskażemy osobę i z wyższym stopniem prawdopodobieństwa. Etap badań polegających na ocenie audytywnej i tym, jakie cechy, ogólnie rzecz ujmując, w najbardziej właśnie takim ogólnym pojęciu analizujemy, omawialiśmy w poprzednim odcinku. W tej chwili natomiast chciałabym zaprezentować kilka, również w sposób ogólny, przedstawiający raczej ideę tych badań, kilka metod pomiarowych, które stosujemy w tych naszych badaniach. Może nie wszyscy wiedzą, ale wydaje się, że powinno to być oczywiste, że żeby wskazywać indywidualną osobę, należy materiał, którym się dysponuje, tak zwany dowodowy, z czymś porównać. I są to badania przede wszystkim porównawcze. Początkowo ekstrahujemy cechy, opisujemy je, określamy w stosunku do materiału dowodowego. Te same czynności wykonujemy w stosunku do materiału porównawczego, a następnie otrzymane wyniki porównujemy między sobą. I tak jak powiedziałam, w tym etapie badań, jakie rzeczy możemy pomierzyć? Co jest dostępne w sygnale mowy takiego, co można opisać, można przetłumaczyć na liczby, można następnie zestawić ze sobą wyniki numeryczne. Jednym z urządzeń, które umożliwia opis, zwizualizowanie sygnału mowy i następnie analizę cech, które nas interesują, jest sonograf. I ten konkretny sonograf ma takie formy oprogramowania, które umożliwiają m.in. dokonanie analizy tzw. struktur formantowych. Ten ekran zbudowany jest w ten sposób, że na dole mamy obraz, mamy sonogram, który skonstruowany jest następująco. Na osi poziomej mamy oś czasu, na pionowej oś częstotliwości, natomiast stopień wysycenia poszczególnych fragmentów tego obrazu świadczy
takim trzecim wymiarze świadczy o wartości energetycznej tego sygnału w danym momencie i w danej częstotliwości. Patrząc na ekran tego urządzenia, widzimy, że to, co się tak rzuca w oczy, to jest właśnie istnienie tego rodzaju prążków, tych poprzecznych prążków, które są jakimiś krzywymi. I w naszym zainteresowaniu leży właśnie przede wszystkim, po pierwsze, ustalenie, czy w obrębie tej samej osoby poszczególne, numerowane, bo dla nas każdy prążek jest przedstawicielem pewnej częstotliwości formantowej, ogólnie nazywanej formantem, czyli ten, które tu możemy tak sobie nawet z daleka zaobserwować, czy one w obrębie tej samej osoby znajdują się zawsze w tej samej głosce, w tych samych miejscach, jeżeli chodzi o częstotliwość, czyli maksima ich znajdują się w tych samych częstotliwościach, co oczywiście tego nie można traktować w ten sposób, że zawsze 1000 Hz, bo jest to zakres, widać, że to ma swoją grubość, jest to zakres, a zmian nikt nie jest w stanie powtórzyć drugi raz w taki sam sposób, nawet tej samej frazy, tego samego słowa, tej samej głoski, więc zakres zmian, ale jednak indywidualny. Indywidualny. To po pierwsze, czy zgadzają się te częstotliwości i po drugie, czy stojąca obok głoska wpływa zawsze w taki sam sposób na te kształty. Bo gdybyśmy sobie wyizolowali i tylko wzięli pod uwagę ten fragment, czyli wygłosową część tej głoski, to widzimy pewne ustabilizowanie kształtu, a tu niestety jest co innego. I cały ten obrazek, zarówno rozkład w tą stronę, jak i rozkład w tą stronę, przypominam, tu jest czas, tu jest częstotliwość, jest obrazem osoby. Zarówno, powtarzam jeszcze raz, dotyczy to każdej głoski, bo A, E, O, U będzie się rozkładem, czyli wzajemnym stosunkiem, usytuowaniem wzajemnym tych poszczególnych prążków będzie się między sobą różniło, u każdego zawsze i między innymi po tym będzie można rozpoznać, czy jest to głoska A, czy E, czy U, czy I, czy D, czy M. Ale te zmiany dotyczą również, zakładając tą samą głoskę, mówcę. Każdy z nas A powie inaczej, w dla siebie indywidualny sposób. I rozkład formantów głoski A będzie charakterystyczny dla osoby C, dla osoby D, dla osoby F. W związku z tym, mając taką możliwość zaobserwowania takich zjawisk i policzenia tych maksimów energetycznych, zakresu tych zmian i obliczenia wzajemnych stosunków, w różnych sytuacjach, w różnych kontekstach, przy różnym tempie mowy, rytmie mowy i przede wszystkim, to jest najważniejsze, właśnie w kontekstach fonetycznych, czyli sąsiedztwie głosek, mając dostępne te cechy i mając możliwość policzenia, staramy się zaprząc wszelkie możliwe urządzenia, które dają taką właśnie możliwość obliczania tych parametrów, zaprząc do pomocy nam. Bo wiadomo, my możemy sobie tutaj i teraz może pokażę, że nawet ten sonograf umożliwia, proszę bardzo, na dolnym ekranie przesuwam z góry na dół kursor, tą czerwoną kreseczkę. Czyli nastawiam na przykład w tym miejscu, prawda? A tu w osi czasu mam ustabilizowany ten kursor. Efekt jest jaki? Ten wykres przedstawia przekrój wzdłuż tego kursora, czyli na tej osi odkłada się częstotliwość, na tej odpowiednik wysycenia tej stopnia tej szarości. Czyli jeżeli ja przesuwam na dolnym ekranie w dół i ustawię się na przykład na tym drugim prążku, na najniższym jego położeniu, o, to proszę bardzo, co czytam u góry? Mam maksimum, a na dole czytam w jakiej częstotliwości? 1380 Hz. Posuwając się dalej w lewo, natknę się na kolejne maksimum. Ale cały czas w tej danej chwili wypowiedzi. Dlatego ten obraz musi być ustabilizowany, żeby można było analizować, jak to się zmienia
w czasie trwania głoski. Bo proszę bardzo, zmieniam kursor czasu w stronę bardziej śród głosu i momentalnie każdy mój ruch to jest inna krzywa u góry. Takich pomiarów, jeżeli materiał dowodowy trwa 30 minut, takich pomiarów, gdyby dokonywać ręcznie, w taki sposób jak w tej chwili to robię, to byśmy musieli wykonywać milion i to by trwało latami. W związku z powyższym nas interesuje kształt, możemy sobie porównywać między analizowanymi próbkami kształt, a wszystko to, co się da policzyć, oddajemy specjalistycznym programom, skonstruowanym, napisanym tylko pod kątem właśnie tego typu zastosowań. Pokażę przykładowe wydruki, jakie możemy uzyskać przy pomocy tego rodzaju programu. Mamy odpowiednie sygnału, odpowiednik tutaj tego okieneczka. To nas informuje o poszczególnych, tu jest oś czasu, to nas informuje, w którym miejscu wypowiedzi się znajdujemy. Podobną sytuację, troszeczkę tu jest gorsza jakość, dlatego że to jest oczywiście wydruk, a nie ekran komputera. I my na takich wydrukach nie będziemy sobie analizować kształtów, bo od tego mamy znacznie dokładniejszy ekran. Natomiast, żeby zebrać wyniki obliczeń, to proszę bardzo, przebieg tych czerwonych kropeczek na poziomie widać, że to się pokrywa z przebiegiem tych wzmocnień, tych prążków. Każda taka kropeczka jest policzona przez komputer, zestawiona i jeżeli mamy do dyspozycji w ten sposób obliczony materiał dowodowy, w taki sam sposób obliczony materiał porównawczy, to otrzymane wyniki numeryczne możemy ze sobą zestawić, oczywiście to robią również programy, i następnie obliczyć współczynnik korelacji wzajemnej. Na ile te parametry, na ile te wypowiedzi, na ile reprezentacja liczbowa tych parametrów ze sobą się zgadza, pokrywa, czyli na ile ci mówcy mogą być jedną osobą. Dolna część tego wykresu, która przedstawia pojedynczą linię, widzimy, że tu jest zupełnie inny zakres częstotliwości, bo mamy tylko do 350 Hz, podczas gdy tutaj mamy w środkowym oknie do 4000. Dolna część wykresu służy do analizy przebiegu linii intonacyjnej całej wypowiedzi. A na linię intonacyjną całej wypowiedzi składają się takie elementy, między innymi właśnie jak prowadzenie tej melodyki, akcentowanie. Na to ma wpływ oczywiście, oprócz indywidualnych jakichś preferencji, tempo, rytm, stan emocjonalny, stan psychiczny, stan zdrowia. Wszystkie te czynniki, które mogą w jakikolwiek sposób znaleźć odzwierciedlenie w mowie. I jest to po prostu analiza przebiegu tonu krtaniowego. Gdyby poprowadzić tu obwiednie po tej krzywej, to moglibyśmy zaobserwować, że taką linię falującą uzyskamy, która ma swoje maksima, co jakiś czas obniża się właśnie te obwiednie, próbka po próbce, kawałeczek po kawałeczku, można wyliczyć i przedstawić same obwiednie tych właśnie przebiegów, łącznie z dokładnymi wyliczeniami poszczególnych częstotliwości formantowych, czyli pozycji, na których dany prążek się znajduje w danej chwili, w której analiza jest przeprowadzona, pozycji danego prążka w danej chwili, w której dana próbka jest analizowana. Program jest w stanie precyzyjnie wyliczyć i proszę bardzo, formant pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, formant pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i wyższy, którego tutaj nie widać. Również F0 w tej chwili czasu analizowanej, oś czasu i numer próbki, ten dany wykres przedstawia. Mając do dyspozycji tak specjalistyczne oprogramowanie, należy w dalszym ciągu pamiętać, co cały czas podkreślam, że osobą decydującą o powodzeniu tych wyników, czyli o wiarygodności i o tym, czy faktycznie to, że stopień korelacji wyszedł ze współczynnikiem, powiedzmy 0,8, 0,9 czy jeszcze lepiej,
To na to decydujący wpływ ma osoba obsługująca. Nie bez znaczenia jest również jakość techniczna porównywanych materiałów. I praktyką naszą codzienną jest to, że dostajemy średniej jakości nagranie rozmowy telefonicznej i oczywiście musimy to zestawić najlepiej z materiałem porównawczym pobranym przez telefon. I tu dochodzimy do problemów związanych w ogóle z pobieraniem materiału porównawczego. Trzeba wiedzieć, że nie da się poprawnie merytorycznie pobrać materiału porównawczego, nie znając materiału dowodowego. Sposób prowadzenia badań, szczególnie właśnie takich, które poddają się opisom numerycznym, ale oczywiście nie tylko, bo bardzo duża część badań, która poświęcona jest zjawiskom lingwistycznym, też wymaga takiego podejścia, nie jest się w stanie pobrać prawidłowo materiału, który zapewni wystarczającą występowalność cech, które należy potwierdzić bądź wyeliminować w materiale porównawczym, nie znając materiału dowodowego. Czyli wszystkie analizy, które będą następnie szczegółowo przeprowadzane w czasie badań indywidualnej identyfikacji, należy wcześniej przeprowadzić przed pobraniem materiału porównawczego. W związku z powyższym raczej to wydaje się takie oczywiste, ale mało kto na to zwraca uwagę, że porównywać właściwie powinno się rzeczy porównywalne, czyli zarówno pod względem jakości technicznej, jak i formy wypowiedzi, co jest bardzo istotne. Można tytułem uzupełnienia zarejestrować inne formy wypowiedzi, czyli na przykład tekst czytany, powtarzany, tekst wyuczony na pamięć, obok wypowiedzi spontanicznych, bo najczęściej ze spontanicznymi mamy do czynienia w materiale dowodowym, ale jednak należy również brać pod uwagę, że materiał porównawczy służy temu, żeby pozwolić ujawnić się analizowanym cechom. I tu czynniki tego rodzaju jak stres, jak niechęć osoby, od której się pobiera materiał, brak współpracy, albo czynniki, które trudno jest powtórzyć, bo powiedzmy w sposób świadomy znaleźć się pod wpływem silnego wzburzenia emocjonalnego, pod wpływem jakiegoś silnego zdenerwowania, emocji związanych czy przykro kojarzących się, czy na przykład powtórzyć warunki kłótni jest bardzo trudno, nawet jeżeli osoba, która się pobiera, współpracuje pod tym względem. A często niestety trzeba sobie zdawać sprawę, że te osoby wręcz robią wszystko, żeby to uniemożliwić. Jeżeli chodzi o sam materiał porównawczy, to mamy do czynienia z różnego rodzajami, z różnym rodzajem materiałów porównawczych. Nie zawsze jest to coś takiego, co polega na zaproszeniu osoby do studia i przeprowadzeniu z nim rozmowy rejestrowanej. Często materiałem porównawczym są inne nagrania uzyskane czy traktowane jako materiał dowodowy w innych sprawach, ewentualnie uzyskane w toku postępowania procesowego, na ogół w sposób procesowy, czyli jawny, na przykład podczas przeszukania, w sprawach oporwania bardzo często wykorzystuje się tego rodzaju materiały, to znaczy mamy zarejestrowane wypowiedzi, które telefoniczne oczywiście na ogół, które się rejestruje już po dokonaniu porwania i w celu przeprowadzenia badań, wiadomo, że tych porywaczy policja jeszcze nie ujęła, skoro się te działania prowadzi, w celu zidentyfikowania osoby przeszukuje się podejrzane mieszkania osób, których się właśnie podejrzewa o dokonanie tego czynu, jeżeli jest taka możliwość, i wszelkiego rodzaju nagrania, czy wideo, czy audio, które się tam znajdują, nawet z niewinnych jakichś takich rodzinnych, przypadkowych nagrań, służą nam jako materiał porównawczy. Część również materiałów, i to zarówno dowodowych, jak i porównawczych, oczywiście jest objęta klauzulą tajności z różnym stopniem. Są to działania na etapie operacyjnym i po prostu tutaj tego typu postępowanie jest obwarowane bardzo skrupulatnie przepisami prawa i żeby takie materiały można było wykorzystać w procesie sądowym, trzeba spełnić bardzo wiele warunków i oczywiście to jest udokumentowane na wiele sposobów, także nie ma właściwie takiej możliwości,
że ponieważ ja jako ekspert potrzebuję materiału porównawczego do sprawy dotyczącej wymuszenia okupu za skradziony samochód, to wybieram książkę telefoniczną, dzwonię i nagrywam sobie przypadkowe rozmowy, a potem wybieram spośród nich osoby, które moim zdaniem mogłyby być tymi osobami telefonującymi, bez ich wiedzy, z jakimiś takim podstępnymi intencjami. Takie rzeczy nie wchodzą w grę. Tego się nie praktykuje. Pobieranie materiału porównawczego w warunkach studyjnych i na wezwanie organu procesowego prowadzącego postępowanie jest najbardziej powszechną formą pobierania materiału porównawczego. Zresztą wtedy najczęściej mamy tą możliwość, że my eksperci możemy to robić. I procedura jest bardzo prosta, również jest to protokołowane, osoba jest poinformowana, w którym momencie jest uruchamiane urządzenie, w którym wyłączane, jest poinformowana o tym, w jaki sposób to będzie przebiegać, zanim to nastąpi, i wszystko jest nagrywane i oczywiście z tego sporządza się protokół, osoba wezwana ten protokół podpisuje, wnosi swoje uwagi lub zastrzeżenia, ewentualnie nie. I w taki sposób, wskazany w protokole jest oczywiście nośnik, sposób dokonania rejestracji, w taki sposób zabezpiecza się do badań materiału.